Cześć, ja nazywam się Paweł Szczabel, a Ty słuchasz podcastu Niepoprawny Religijnie. Moimi gośćmi są ludzie zakochani w Bożym Słowie. Usłyszysz, w jaki sposób Bóg do nich mówi, dowiesz się, dlaczego i kiedy znajdują czas na słuchanie Słowa, znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą również Tobie modlić się Pismem Świętym. Jeśli chcesz lepiej poznać Boga i rozwijać siebie, to ten podcast jest dla Ciebie. Na stronie dozrudła.org znalazłem naprawdę bardzo piękny opis tego, kim jest mój dzisiejszy gość, dlatego nie będę tutaj używał swoich słów. Najlepiej zrobię, jeśli przeczytam to, co znajduje się na tej stronie, a ja Ciebie na tę stronę oczywiście zapraszam. Link, wszystkie linki niezbędne, potrzebne znajdziesz w notatce do tego odcinka. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Do Źródła, ewangelista i nauczyciel Słowa Bożego, misjonarz, publicysta, autor książki Prawda Głodna Odwagi oraz wielu artykułów i felietonów o tematyce nie tylko chrześcijańskiej. Obdarzony umiejętnością niesienia ludziom nadziei oraz mówienia z miłością o Bogu i Jego pragnieniach wobec człowieka. Człowiek radykalnego, niezłomnego ducha i wielkiej wrażliwości, dostrzegający wieczną wartość i piękno każdego spotkania i każdej chwili. Cechują go bezkompromisowość i konsekwencja w prowadzeniu życia nakierowanego przede wszystkim na wzbudzenie głodu poznania Chrystusa i Jego słowa. Chrześcijaństwo rozumie jako nieustanne, dosłowne i niedosłowne znajdowanie się w drodze. Jednym z jego ulubionych zdań z Biblii są słowa Jezusa: dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze. Głosił w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą. Stany Zjednoczone, Anglia, Austria, Czechy, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Z zawodu fizjoterapeuta, miłośnik podróży, dobrej książki, gór i fotografii. Myślę, że teraz już wiesz, dlaczego Radek Siewniak, bo o nim mowa, jest gościem dzisiejszego odcinka podcastu Niepoprawny Religijnie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania tego odcinka, a zanim to nastąpi, to proszę Cię o subskrybowanie tego kanału, tego podcastu, gdziekolwiek go słuchasz, czy to będzie YouTube, czy to jest Spotify, Apple Podcast, czy w innym miejscu, żebyś była na bieżąco z wszystkimi odcinkami i proszę, jeśli uznasz, że ten odcinek, to co robimy jest wartościowe, daj komentarz pod tym odcinkiem. Im więcej komentarzy, im więcej Twojej, Waszej aktywności, tym ten podcast może dotrzeć do większego grona odbiorców w internecie. Dziękuję Ci bardzo i miłego słuchania. Halo, halo, cześć Radku. Witaj, cześć Pawle, cześć, hej. Na samym początku bardzo Cię proszę, żebyś się przedstawił, powiedział kilka słów o sobie, czym się zajmujesz na co dzień. Radek Siewniak, jestem prezesem Stowarzyszenia Do Źródła, zawodu fizjoterapeutą, w ostatnim czasie misjonarzem, spędzającym więcej czasu na Bliskim i Dalekim Wschodzie niż tu w naszym kraju, w Polsce. Śledzę te Twoje wyjazdy ewangelizacyjne, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Pan Bóg Ciebie prowadzi i działa, i bardzo Ci dziękuję za to, co robisz, za Twoją służbę dla Królestwa. Jest to dla mnie, Ty jesteś dla mnie bardzo inspirującą osobą i motywującą do działania, więc bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy, do podzielenia się swoim świadectwem i już od razu właśnie zapytam Ciebie, jakie słowo ostatnio z Pisma Świętego, czy jaki fragment z Pisma Świętego jakoś szczególnie Ciebie poruszył i chciałbyś się podzielić z nami właśnie. Przede wszystkim na początku powiem tak, że zacząłem czytać w tym roku Biblię w kontekście Bożego pragnienia zaniesienia Ewangelii wszystkim ludom, wszystkim narodom.
tym kontekście, które Pan Bóg nam objawia, już w Starym Testamencie, w Apokalipsie widzimy w ogóle finał, całą historię tego świata, dokąd ona zmierza, że ludzie z różnych narodów, języków, plemion, pokoleń staną przed barankiem, staną przed Jezusem Chrystusem i oddadzą Mu chwałę, oddadzą Mu cześć. I wtedy w zasadzie Jezus Chrystus odda wszelką władzę, odda wszelkie panowanie Bogu Ojcu i wtedy nastanie koniec. I wtedy Bóg będzie w pełni uwielbiony. I to mnie ekscytuje, taki sposób teraz czytania Biblii. I słowo, które mnie poruszyło w tym kontekście, to jest słowo błogosławieństwa, które Pan Bóg, błogosławieństwa Bożego nad Abramem, kiedy Pan Bóg jeszcze nie zmienił imienia Abrama na Abraham. I powiedział takie słowo, to jest słowo błogosławieństwa, słowo przymierza, pierwszego przymierza Boga z Abrahamem, ono się kończy, że przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. I to słowo jest dla mnie niezwykłe, ponieważ ono jest wyrazem, starotestamentalnym wyrazem wielkiego nakazu misyjnego. My kiedy słyszymy to hasło, wielki nakaz misyjny, ono nam się kojarzy z tym słowem, które powiedział Jezus, Mateusz, Ewangelia Mateusza 28:19, że idźcie i czyńcie uczniami, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego wszystkie narody i nauczajcie je to, co wam nakazałem, co wam przekazałem. Natomiast w zasadzie Jezus nie czyni coś nowego, tworząc wielki nakaz misyjny, ale on w zasadzie powtarza już ten Boży zamysł i Boży plan, który Pan Bóg już nam objawił w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. I to słowo zdanie jest szczególne, ponieważ ono pokazuje mi dwie rzeczy. Jedna rzecz jest dla mnie odkrywcza w tym roku. Bo pierwsza rzecz to jest, kiedy czytamy Pawła Apostoła, jego list do Galatów, to Jezus to błogosławieństwo odnosi do Chrystusa. Że potomkiem abrahamowym był Jezus Chrystus i przez Jezusa zostały pobłogosławione wszystkie narody, wszystkie ludy, wszyscy ludzie i w tym też my, dlatego jesteśmy dzisiaj chrześcijanami. Ale na tym się to słowo nie kończy, ponieważ Paweł Apostoł w liście do Galatów nas nazywa, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, on tam pisze, że nawet sobie gdzieś tu zapisałem to, że ci, którzy polegają na wierze, są synami Abrahama. Czyli jesteśmy synami Abrahama, czyli to słowo, to błogosławieństwo, które Bóg dał Abrahamowi, że przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi, dotyczy się ciebie i mnie. Dotyczy się polskiego kościoła. I to mi pokazuje taką szerszą i większą Bożą perspektywę patrzenia na rolę kościoła w Polsce. Ponieważ kiedy my myślimy w takim kontekście, aby nasz kraj, Polska, przeżyła przebudzenie, przyszła do Chrystusa, i to jest wspaniałe, to jesteśmy do tego wezwani, aby zanieść Ewangelię ludziom, którzy są wokół nas, to jednak Boże spojrzenie jest takie, że Pan Bóg patrzy jeszcze szerzej. Aby jego przebudzenie, poruszenie przeżyły też inne kraje, takie jak Nepal, Pakistan, Irak, Iran, te kraje, które dzisiaj one nie są zdobyte dla Chrystusa. I tutaj w tym miejscu wykonania też tego Bożego zamysłu i Bożego planu, do tego jesteśmy wezwani my. Do tego jest wezwany polski kościół, do tego wezwany jestem ja i ty. I w różnym aspekcie, nie każdy ma tę możliwość pojechania tam i głoszenia Ewangelii, ale każdy ma możliwość stawania w takiej odpowiedzialnej modlitwie, którą się też rozumie, dlaczego modlę się o te kraje, czy też błogosławieństwu finansowym, tak żeby cały kościół polski i kościół innych regionów świata, aby zaangażował się w ten jeden Boży zamysł i Boży plan zaniesienia Ewangelii wszystkim ludom. Zaniesienia Ewangelii ludziom każdego języka, każdego narodu, każdej grupy etnicznej. I to mnie ekscytuje. I to też mi pokazuje, że w zasadzie Pan Bóg nam już to pokazuje tak bardzo, bardzo wcześniej w zasadzie od... I dlatego też się nazywa Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba, bo w nich już objawił ten swój zamysł zbawienia każdego człowieka. No, muszę przyznać, że bardzo mnie to poruszyło, co powiedziałeś, jak płynnie przeszedłeś ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu, a później do tego, co się dzieje dzisiaj i do wyzwań, które stoją przed nami dzisiaj. No jest to niezwykłe spojrzenie, muszę przyznać. Dzięki ci bardzo za to podzielenie się tym świadectwem. Powiedz mi, bo
rodzi się we mnie takie pytanie i oczywiście ono było zaplanowane, ale tym bardziej chcę ci je zadać. Jak wygląda twoja modlitwa Pismem Świętym? No bo to, co przed chwilą już powiedziałeś, pokazuje, że to słowo jest w tobie bardzo głęboko, że ty nim żyjesz i że ty bardzo z łatwością przychodzi ci łączenie Starego z Nowym Testamentem i wdrażanie tego w życie. Przynajmniej takie mam wrażenie ciebie słuchając. Jak wygląda twoja modlitwa Słowem Bożym na co dzień? Przede wszystkim przed modlitwą czytam Biblię, czytam Słowo Boże. Tak, aby miał właściwe wejrzenie w Boże serce, w to, co Bóg robi, ponieważ pół świata Bliskiego Wschodu się modli i można się modlić, ale chodzi o to, aby się modlić w taki sposób, aby mieć wejrzenie w Boże serce. Stąd, kiedy pytasz o to, to przed modlitwą zawsze czytam słowo i ono ukierunkowuje moje myśli, moje serce w to, o co się modlę, w to, w jaki sposób się modlę. W to też, jak dzisiaj czytałem jeden z fragmentów, który wzywa nas do znowu zaniesienia Ewangelii narodom. W zasadzie ten fragment wzywał Izrael, bo to jeden z fragmentów Starego Testamentu. To mnie pobudziło do tego, aby dzisiaj sobie wypisać narody z tak zwanego okna 10 na 40, narody, w których żyją ludzie, gdzie Ewangelia jest najtrudniej, gdzie najtrudniej jest zanieść Ewangelię ze względu na prześladowania chrześcijan. Także wypisałem sobie te kraje i za te kraje zacząłem się dzisiaj modlić. Stąd w taki sposób, jeżeli pytasz, wygląda moja modlitwa przez Słowo Boże. Słowo Boże mnie ukierunkowuje. O co się modlić, w jaki sposób się modlić, zachęca mnie, pobudza mnie. Pan Bóg przez to słowo do mnie przemawia, pokazuje mi ludzi, pokazuje mi sytuacje, pokazuje mi zdarzenia i w taki sposób to w moim życiu wygląda. A jak to wygląda w praktyce u ciebie w ciągu dnia? W którym momencie dnia siadasz do czytania słowa i do modlitwy i zawsze sobie właśnie robisz później takie notatki, to co usłyszysz, to w jaki sposób jesteś nakierowany? Przede wszystkim taki stałym dla mnie chwilą każdego dnia jest to, kiedy wstaję. Ja wierzę to, że jak Słowo Boże mówi, że na początku było słowo, to każdego dnia na początku powinno być słowo w naszym życiu, bo wtedy ten dzień nabiera takiej właściwego kierunku, cały dzień, kiedy to słowo jest w nas i to słowo ono gdzieś tam potem nam przez cały dzień może towarzyszyć. Dlatego w taki sposób to wygląda. Z notatkami jest różnie. Czasami je robię, mam taki zeszyt, czasami nie. Na pewno określam po Biblii. To jest, tu jest trochę zapisanych takich różnych moich przeżyć, różnych moich takich przeżyć słowa, kiedy Pan Bóg w szczególności mi dotykał, czasami sobie zapisuję datę, jakąś myśl, jakieś słowo. Kiedy potem czytam kolejny raz te same fragmenty, to gdzieś tutaj na tych marginesach są jakieś moje notatki, często takimi maleńkimi literkami i one mi też przypominają o tym, co już było kiedyś i potem często przychodzi też kolejne objawienie, rozumienie, rozeznanie tego słowa, które czytam. A powiedz, od jak dawna czytasz Biblię? Kiedy, pamiętasz, to był jakiś, kiedy to się wydarzyło? Czy to razem z nawróceniem od razu zacząłeś czytać Biblię, czy to później gdzieś tam jeszcze musiałeś z czasem odkrywać to słowo? W zasadzie tak, w zasadzie zacząłem czytać Biblię od swojego nawrócenia. Gdzieś tam pamiętam, jak byłem małym chłopcem, opowiadała mi o Chrystusie moja babcia, natomiast ona odeszła do króla, jest panem, jak miałem 7 lat. I potem przez długi czas to, co mnie interesowało, to była piłka. Natomiast kiedy miałem 20 lat, przeżyłem swoje nawrócenie, przyjąłem chrzest i w zasadzie bardzo szybko się zorientowałem, że w ogóle nie znam Biblii, przede wszystkim Starego Testamentu. I tamten okres około 5 lat był takim czasem, w którym nagminnie, codziennie, po parę godzin, 3-4, nieraz więcej godzin czytałem słowo, je chłonąłem. I to był taki najbardziej obfity czas czytania słowa. Czyli jeżeli pytasz o jakąś konkretną datę, to od 2005 roku. Aha, okej, okay. No, dziękuję bardzo. Super.
Powiedz mi, już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, proszę cię o jedną czy kilka, ile będziesz chciał właściwie, rad czy sposobów na to, w jaki sposób można się modlić Pismem Świętym, a to po to, żeby pomóc też naszym słuchaczom w takiej regularnej modlitwie, w zrobieniu z czytania słowa nawyku. Więc jeśli masz jakąś taką metodę, która może to ułatwić, która może pomóc, albo jakąś inspirację, to bardzo cię proszę, żebyś się podzielił z nami. To powiedziałbym tak, że fajnie wyznaczyć sobie taki czas na to, że ten czas jest taki nienaruszalny, kiedy spotykam się ze Słowem. Ja spotykam ludzi, którzy mówią, nie mam czasu, to wtedy zachęcam do tego, aby odłożyć Facebooka, Twittera, komputer, telewizję. Jak się pokazuje te rzeczy, to ten czas się znajdzie. Fajnie, jak ten czas jest też czasem takim pierwszym czasem, pierwszą chwilą naszego dnia, kiedy wstajemy, można wstać trochę wcześniej, położyć się troszkę wcześniej spać, tak aby mieć taką chwilę o poranku, a potem można ją oczywiście mieć większą chwilę w jakimś części dnia, kiedy ten czas mamy. I żeby to był taki czas nienaruszalny, że wiem, że wtedy jestem wolny i że mogę spędzić chwilę ze Słowem. To jest jedna rzecz. Kiedy tego czasu nie ma ktoś, no to polecam, żeby podejmować z takich tak zwanych zabijaczy czasu, aby ten czas przeznaczyć na spotkanie się ze Słowem. Jedna rzecz. Druga rzecz, do której zachęcam, to zachęcam do tego, aby Słowo czytać codziennie. I aby je zacząć czytać. Wcale nie trzeba wszystkiego od razu rozumieć. Ważne jest, żeby czytać i też prosić Boga o to, aby On nam to Słowo oznajmiał, aby dał nam zrozumienie tego Słowa, ale też nie chodzi o to, aby ze Słowa uczynić nową formę religii. To znaczy, że teraz postanowię sobie czytać każdego dnia Biblię, żebym się czuł w porządku, tak? Że czytam Biblię, mam jakąś większą wiedzę o tym, o czym ona mówi, ale zachęcam do tego, aby pomyśleć o tym i starać się o to, aby się w tym Słowie rozkochać. I to przychodzi z czasem. Bo to nie chodzi o samo czytanie Biblii, nie chodzi o nabijanie sobie głowy tekstem Biblii w kontekście wiedzy, ale chodzi o to, aby to Słowo nas dotykało, aby to Słowo nas przemieniało, aby to Słowo nam pokazywało Bożą myśl, Jego perspektywę patrzenia na świat, ale też patrzenia na nasze życie. Co i w jaki sposób Bóg chce użyć siebie i mnie w swoim zamyśle. Czyli to jest kolejna rzecz i też na pewno bym zachęcił do tego, aby jeżeli w ogóle ktoś zaczyna czytać Biblię, bo nigdy tego nie robił, to żeby zacząć czytać Biblię od Nowego Testamentu. Ponieważ Biblię powinno się czytać z perspektywy krzyża, w tym kierunku. Bo kiedy ktoś zacznie i nie zna w ogóle Biblii, zacznie czytać od Starego Testamentu, tak od początku, i dojdzie do Księgi Kapłańskiej, czyli do trzeciej Księgi Mojżeszowej i zobaczy tam ilość przelewanej krwi, to się załamie, tak? Przypuszczam, że na Księdze Kapłańskiej skończy i dopiero to wejrzenie w Nowy Testament, wejrzenie w Ewangelię, wejrzenie w listy apostolskie, wejrzenie w to, że cały Stary Testament, tak, był zapowiedzią przyjścia Jezusa Chrystusa jako Bożego Baranka i wypełnieniem całego Starego Testamentu, da nam właściwą perspektywę czytania potem Starego Testamentu. Czyli oczywiście zachęcam do czytania Starego Testamentu, natomiast z perspektywy krzyża. Czyli przede wszystkim zachęcam od rozpoczęcia czytania Biblii od Nowego Testamentu. A potem, kiedy jakby to staje się częścią naszego życia, w taki naturalny sposób Słowo Boże zaczyna nas interesować. My chcemy mieć na nie spojrzenie, ale też to Słowo ma wgląd w nasze życie, to w taki sposób wtedy naturalny zaczyna nas to Słowo zachwycać, interesować w taki sposób, że rozkochujemy się w tym Słowie, a wtedy Pan Bóg ma do nas dostęp, tak, żeby zarówno przemawiać przez nas, do nas przez to Słowo, jak i tym Słowem poruszać się w nas w ciągu dnia. I to jest piękna przygoda, bo ja wierzę w to, że nasz Bóg nie jest Bogiem niemym, jest Bogiem mówiącym, jest Bogiem mówiącym przez to Słowo, ale też Bogiem mówiącym potem w ciągu naszego dnia, też używając
tego słowa, które czytamy. Przemawiającym do nas na bazie też tego słowa, ale też oczywiście też w inny sposób, ale tego się uczymy. Nie? Dlatego do tego zachęcam. Do codziennego czytania słowa, do tego trwania w słowie i naturalnego wejścia do rozkochania się w Bożym Słowie i do czytania Słowa Bożego w kontekście krzyża Chrystusa. A jeszcze dopytam cię w takim razie o czas. Ile czasu ty poświęcasz dziennie na czytanie Biblii? Bo ja spotkałem się na przykład z takimi opiniami, że jeśli nie masz 30-45 minut na to, żeby czytać Biblię, to nawet lepiej nie zaczynać, nie? Że trzeba przejść jakieś kolejne etapy wyciszenia się, skupienia, słuchania i tak dalej. I to mniej więcej właśnie zamyka się w trzech kwadransach. Jak wygląda to u ciebie i co myślisz o takiej metodzie, właśnie jeśli chodzi o ten czas spędzony na czytaniu? No przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, to jest to, że w moim przypadku te dni są różne. Czasami jest tak i to jest coś, co najbardziej lubię, jak mam czas, godzinę czy więcej czasu, tak żeby się nad Słowem pochylić, aby spokojnie nad tym Słowem się w taki sposób pochylić, żeby je rozważać, tak, aby je chłonąć, aby go przeżyć, mieć czas na modlitwę, ale czasami nie mam takiego czasu. Czasami są takie dni, gdzie ten czas jest zredukowany do nastu minut, paru minut nieraz. Zdarzają się dni też, że nie czytam słowa. Że zdarzy się tak, tych dni nie jest wiele, ale czasami też tak jest. Do czego zachęcam, to też, żeby nie być sadystycznym względem siebie. To, co powiedziałem gdzieś tam w trakcie tej rozmowy, aby nie tworzyć jakiejś nowej formy religii, że muszę za każdym razem, nie wiem, 45 minut. Oczywiście fajnie, kiedy ten czas jest dłuższy i warto się o to zatroszczyć. Natomiast czasami są takie chwile, dni, że coś wyskakuje, ktoś zaśpi, nie wiem. Nie. I oczywiście to czasami są takie rzeczy, które nas zaskakują. I wtedy, żeby też w taki sposób do tego podejść, w taki normalny, dobry sposób, że Pan Bóg nas chce mieć przy sobie i On na nas oczekuje. I wtedy oczywiście, jak nie mam tego czasu rano, ja mogę do tego czasu powrócić, mogę włączyć sobie Biblię audio, mogę gdzieś zobaczyć, jadąc do pracy na komórce. Są też inne możliwości, ale przede wszystkim chodzi o to, aby tym Słowem żyć. Aby to Słowo było dla nas sednem, aby było dla nas ważne, aby nie było dodatkiem, aby nie było jakąś taką rzeczą, którą robię, bo to jest jakby kolejna rzecz w moim życiu religijnym, którą powinienem robić, nie, to jest złe patrzenie na Słowo. Chodzi o to, aby się w tym Słowie rozkochać i tym Słowem żyć. I czasami są takie chwile, że będziemy mieć więcej czasu i fajnie, żeby było tych chwil więcej, ale czasami będą takie dni, że tego czasu będzie mniej po prostu. Nie robiłbym tutaj żadnych jakichś takich zasad, których za wszelką cenę musimy się trzymać. Tak? Jak się ich nie utrzymamy i nie wykonamy, no to potem mamy jakiś rodzaj myśli potępieńczy w naszym życiu. Tak, zgadzam się z tobą. Ja też kilka tygodni temu, jak rozmawiałem z Aleksandrem Sztramskim, to właśnie on mówił o tym, że z tym czasem na Biblię, czytanie Biblii jest różnie. Czasami jest tak, że nie ma w ciągu dnia, ale mówi, że on już właśnie przez to, że długo modli się, czyta Biblię, to słowo w nim jest zakorzenione na tyle mocno, że w różnych okolicznościach dnia codziennego to słowo do niego i tak wraca. I Pan Bóg do niego i tak mówi przez to słowo, nawet jeśli tego dnia konkretnego nie otworzył Pisma Świętego, ale to słowo w nim jest, bo on już kiedyś przeczytał i w ten sposób Pan Bóg się z nim komunikuje. Z Panem Bogiem chodzi przede wszystkim o relacje, a nie o wypełnianie jakichś konkretnych nakazów czy praw. To jest przede wszystkim relacja. Tak, tylko oczywiście to, co może dodam, rzeczywiście my jesteśmy takiego serca jako ludzie przewrotnego i też kiedy wchodzimy w taki rodzaj funkcjonowania, że nie mamy nagminnie czasu na Biblię, na czytanie Słowa, na bycie z Bogiem w modlitwie, w Słowie, to zachęcałbym, aby się rozważyć w
wtedy, w jakim miejscu jesteśmy. Tak, tak, bo tak. oczywiście można dojść do takiego rodzaju myślenia, że ja mam, tak, że ja mam ten czas z Panem Bogiem po prostu w moich tam różnych zajęciach. I kiedy ten czas po prostu nieraz marnotrawię na... No jest tych odbieraczy czasu dużo, to wtedy zachęcam do tego, aby gdzieś tak w szczery sposób spojrzeć na to, co mogę w swoim życiu edytować, co mogę gdzieś tam odjąć, zredukować, gdzieś tam odrzucić, tak żeby jednak ten czas na słowo go znaleźć. Tym bardziej, że jesteśmy w takim miejscu i w takim czasie, że nie czyta się w ogóle książek. Są jakieś statystyki, że któryś tam Polak nie przeczytał żadnej książki w ciągu roku, to oznacza, że też jeżeli nie czytamy książek, to nie czytamy też Słowa Bożego, Biblii. Natomiast jeżeli chcemy poznać Boga, jaki On jest, jaki On jest naprawdę, a nie jaki jest On w naszych wyobrażeniach, to potrzebujemy znać Słowo. Stąd to Słowo, ono powinno być dla nas takim magnezem, takim przynagleniem, abyśmy jednak znaleźli czas na to, aby się zapoznać, co nasz Stwórca, co nasz Odkupiciel, co nasz Zbawiciel ma do powiedzenia o nas, o naszym życiu i do tego zachęcam. Oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilką, czasami są takie dni, kiedy tego czasu będzie mniej, ale generalnie nie fajnie jest, kiedy wchodzimy w taki rodzaj życia, taki rodzaj przyzwyczajenia, że tego czasu po prostu nie mamy. Jasne. Radku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, świadectwo, za Twój czas. Bardzo miło było mi Ciebie gościć w tym podcaście i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Niech Ci Pan błogosławi w tym wszystkim, co robisz obficie w każdej dziedzinie Twojego życia. I mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia niebawem. Dzięki, Paweł. Bardzo miło było z Tobą pogadać i serdeczne pozdrówki dla Ciebie i dla słuchaczy. Hej. Bardzo dziękuję Ci, Radku, za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym odcinku. Dziękuję również Tobie, drogi słuchaczu, za to, że do tej pory jesteś ze mną i słuchasz dalej tego odcinka. Jeśli uważasz, że ten odcinek jest wartościowy, to bardzo Cię proszę, skopiuj link do niego i wklej w Twoje media społecznościowe. Podziel się ze swoimi znajomymi. Niech ta dobra nowina, dobra treść niesie się jak najszerzej. Bardzo Ci za to dziękuję i z całego serca błogosławię. I jeszcze chcę poinformować, że możesz nas wspierać na Patronite, wchodząc na stronę patronite.pl/szczabel. Link jest oczywiście w notatce do tego odcinka. Możesz wspierać nas finansowo, ponieważ to, co robimy, wymaga również nakładów finansowych. Dlatego będziemy Ci bardzo wdzięczni. Na stronie znajdziesz informacje, w jaki sposób będziemy się Tobie odwdzięczać za każde wsparcie, za każdą złotówkę, za każdą pomoc. Niech Ci Pan hojnie błogosławi w każdej dziedzinie Twojego życia. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Bogiem, pa!